Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy sportowy weekend, niedzielne granie pod balonem w Legnicy w barwach Iskry Kochlice. Zuzia dzisiaj zagra z rocznikiem 2009. Będzie także wystawiona drużyna z rocznika 2010. Także Zuzia ma tutaj ma możliwość zmierzenia swoich sił ze starszymi chłopcami. Na pewno będzie kosztować ją to wiele pracy i wiele wysiłku, ale jak pokazała wczoraj, mimo osłabienia i tego, że grali w trójkę przeciwko czteroosobowym składom w boisku, no rewelacyjnie im poszło. Położyli tylko jeden mecz, w zasadzie nie położyli, tylko przegrali punktami, a tak to pozostałe wszystkie do przodu. Także mnóstwo energii wczoraj zostawione na boisku, biorąc pod uwagę jeszcze to, że były tylko dwuminutowe przerwy pomiędzy spotkaniami. Wynik rewelacyjny. Dzisiaj pogramy znowu. Nasz kalendarz mocno napięty, oczywiście były kolizje. Ostatecznie gramy tutaj. Była też możliwość zagrania we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław. No niestety musimy tak to układać i tak planować, by tutaj wszystko było zgodne z całym harmonogramem treningowym, ale również żeby miało te ręce i nogi. No i dlatego tutaj jesteśmy na rozgrywkach ligowych. Mam nadzieję, że będzie mnóstwo emocji. To już są starsze chłopaki. Dla Zuzi ciekawe pewnie doświadczenie. Zawsze grała z starszymi chłopcami, z rocznikiem Cypka, więc nawet 3 lata starsi chłopcy, ale to im dalej, tym ta fizyczność jest, no jest ta różnica większa, więc z każdym rokiem jest po prostu coraz trudniej i już różnica 6-12 miesięcy to jest bardzo, bardzo dużo. Ja zapraszam Was na tą wspaniałą rywalizację. Zaraz zobaczę, jakie rozpiski, kto będzie, jakie drużyny. Jestem bardzo ciekawy, jak poukładają się dzisiejsze rozgrywki i wyniki. Witam z powrotem. Jesteśmy już na boisku środkowym. Iskra Kochlice rozegra swoje pierwsze spotkanie z Miedzią Legnica. Zuzia tutaj zaczyna z pozycji na obronie. Gra w roczniku starszym. Bardzo ciekawe, jak tutaj jej dzisiaj pójdzie. I 20 minut gry na każde spotkanie. Szeroko wychodzimy, tak jest. Brawo, stać. Pierwsza brameczka dla Iskry. Wyżej od razu wychodzimy. Chłodzisz, słuchacie? Po co? Tu ja. Wyżej. Miłość, tak samo. Miłość. Miłość. Wyżej. Tak jest. Patryk! Dlaczego ja cię słyszę? Patryk! Wychodź, wychodź, wychodź! Patryk! Wychodź! Realizował to! Prowadzamy sobie było? Już wychodzę wyżej. Na ziemię piłka. Przed niego, przed niego. Dawaj, 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 dawaj. Teraz osuwam. Fajny strzał. Piąta minuta za nami. Gramy, gramy. Można wyprowadzić poza zamiar. Tak jest. Mamy remis. Dlaczego stanęliśmy? razie. Kolejna bramka, 2-1. Wow. Pilnujecie sobie, tak? To dłużej bo... Fajny strzał. Fajny strzał zyski. Zuzia, obróć się, zobacz, co się dzieje. Tak. Tak, Zuzia, nie stoję po stracie. Po dwa. Mamy. Zuzia. Odbiór. Wychodzimy wyżej. Miłość tak samo wychodzi wyżej. Miłość. Tak jest. Wychodzę stąd. Tak. Pięknie. Ach. Teraz zbieramy. Miłość, miłość. Wracaj, wracaj. Siła jest? O, siadło. Siadło. Jak Zuzia bateria? Super, piątka. Maskę trenową, tak? Ona przy ten, zatkany nos ma i tak. Znam tę płyną przekrodę. No i ciągnie, ciągnie. Wczoraj, znaczy w piątek może się przeziębiła, nie wiem czemu. I, no było okej, no. I wczoraj już ciągnęła tutaj pod balonem. Miłość, trzymaj. 15 minut gry Zuzy za nami. No, bo na pewno akumulator dostał troszeczkę. Trzeba było prądu więcej podać, żeby tak z takimi chłopakami w tym wieku grać na równi. Ale fajnie. No i wyrównana Z tego co kojarzę, to jest remisowa. Mamy niespełna 3 minuty do końca. Zuzka odpoczywa, trochę jej dokucza ten katar, złapała. W zasadzie to ujawnił się po wczorajszym turnieju pod balonem. No i to oddychanie przez buzię na pewno jej utrudnia. Zuzia. Zuzia, nieźle, co? Trzeba pobiegać trochę. Chłopaki już szybko biegają, nie? Rozglądnij się, popatrz. Tak jest. Jeszcze, rozglądnij się. Macie wejść? Tak jest. Trzymaj się, gaz. Patryk! Koniec spotkania. Piąteczki, podziękowania. Pierwsze spotkanie za nami. A za chwilę zapraszamy już na kolejne spotkanie. Za chwilę sprawdzę w tabeli, z kim zagramy kolejne spotkanie. Zapraszam.